Dzisiaj zagramy w chowanego w parku rozrywki Mandoria, a ze mną jest Michał, Kaja, Kinga oraz Nathan. I my w międzyczasie nagrywamy 24 godziny dla was właśnie z tego parku. Losujemy najpierw, kto będzie szukał w pierwszej rundzie. Nie. Jeszcze nie szukałem. Zasady są bardzo proste. Uczestnicy mają 10 minut na to, aby się schować, a osoba szukająca ma 15 minut, żeby ich znaleźć. Poza tym widzowie, 9 po północy. Nie tak, wiem, co już jest 9 po północy, a my nagrywamy chowanego. Ale jeśli jesteście ciekawi, co się działo, to czekajcie na odcinek 24 Half Mandori. Uwaga, jesteście gotowi? Jesteśmy gotowi. Odliczaj. Uwaga, 3, 2, 1, start. Jezus. Pierwszy pomysł to jest taki park dla dzieci. Słuchajcie, odliczanie się zaczęło. Dwa pomysły, żeby się gdzieś schować, ale widzę, że wszyscy idą w tym samym kierunku co ja. I myślałem, żeby się schować po prostu w zjeżdżalni w środku. Co tam jest? Ale czy to będzie dobry pomysł? Czy to będzie dobry pomysł? Patrzcie na to. Tu się wchodzi, tak? Dobra, idę sam. Ja sobie tutaj wejdę. Dobra, szukamy nowego miejsca. Sobie przez tą dziurę. Opalamy się. Tu jest strasznie ciemno. Co, może tu położymy? Tu? To takie fajne przymierzenie. Co generalnie? Nie wiem, co się mówi do kamery. Czekajcie, czekajcie. Każdy się goni. Kurde. Czy ja się tam wcisnę? Ja bym wszedł do skrzyni. Dobra, czekajcie. 15 po. Uwaga! Zostało 5 minut! 5 minut, by się schować! Nie, dobra, wiecie co, bo zmieniam miejsce. I tak ich znajdę. O nie, o nie. O, wow. Jest kurwa niewygodnie, ale jest git. Tu ktoś jest? Co? Z czym? Popraw ten ręcznik nade mną. Co ty kurde jesteś? Co ty? Jak ty tu? Nie wiem, ale popraw to, żeby to nie wyglądało jak przed mnie. Przecież to w ogóle nic nie widać. Ale to nie jest na pewno krzywo? Nie, dobrze właśnie. Dobra, idź. Jakie zajebiste. Kinga. Zajebista kryjówka, naprawdę. Dobra, Karol mi pomógł. Papa, powodzonka. Mam nadzieję, że to wygram. Chyba wchodzę tutaj. Moi drodzy, schowam się w autku. Poza tym, że tu jest mega niewygodnie, to jest tu mega ciepło. No, kiedyś mogę z nierozchowanego. Z 10 lat temu pewnie. Właśnie na tym już szuka. No to jazda. Czuję się chyba zamknięta w pudełku. O, w kibelkach nikogo chyba nie ma. Jest fajnie. Wygodnie. Nie no, nie ma. Kurde. Ja nawet nie mam wam co powiedzieć. Bo jestem tak ściaściony. Jest tragedia. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. No tu na bank coś będzie. A mam! Jest! Mam cię! Czy ja zostałam znaleziona jako pierwsza, nie? Tak? No nie, mój najgorszy koszmar się spełnił. A kryjówka była taka dobra. 8 minut tylko. O! Nathan już kogoś znalazł i tu idzie. Baby! Czy jest to jakaś bejba? Idźcie na to, idźcie. Bejba? Czy jest jakaś bejba? A tutaj co? Dobra, chyba nie ma. Nie znalazł mnie. Nie przyjdzie tutaj szybko. King nie ma bata, że znajdzie, bo ma zarąbistą kryjówkę. A jest! Mam ją! Dzień dobry! Oj, była, ale tylko mała Madeja by się tylko do niej zmieściła. On mnie znalazł i ja nie wiem jak.
tak? To jest Kinga. Idźcie w tą stronę. Się chowamy się. Bejba. Koniec czasu. Róże byłeś? Cały czas w róże. Ale nawet tu zajrzałem, mówię ty. Wejdę tędy, ale mówię nie, dobra, wejdę od góry, nie? Nie wszedłeś? I nie wszedłem w końcu, no. Lecimy, runda druga. Kinga szuka. Trzy. Jasny gwint. Cztery. Policja, policja. Co się dzieje? Ja idę tak. Kryjówka, nie tą kryjówkę, to jest świetny pomysł na kryjówkę. Gdzie? Nie patrz. Gdzie? Teraz ja sumiłem przykryjemy. Dobra, skakuj. W tej dziurze byliśmy i wygraliśmy. No. Wystarczą ci, czy jeszcze jeden? Jeszcze jeden dawaj. Patrz, ile ma tego. Żeby ją Kinga nie zabiła. Wiesz, nie, tak myślę, że będzie gij. Ja idę do tutaj, do ciemnicy. Ej, Nathan, też tu biegnie? Biegniesz. A ty już schowana? Tak. A ja jeszcze szukam. No ona cię. Ja idę tu. Strasznie te materace szczypią. Wszystko mi się wybija. Mam cię przykryć tym? Nie, ona tak sobie przybiegnie. Patrz, bardzo stary się wystrzymuje. No i że tutaj będziesz na tym? Tak, no niemożliwe, że ktoś tutaj przyjdzie i może się tu schować, nie? Dam ci krzesełko tak. Dobra, ja się poświęcę. Ja wam w tej rundzie pomogę fest. Dobra, nie, będzie git. Tylko buty zasłaniaj. To, to. No, jakby nie patrzeć, jest git. Dobra, chyba Kinga już w ogóle zaczęła szukać. Ja lecę do mojej kryjówki. Moi drodzy, wiecie co to znaczy, tak? To znaczy, że teraz lecimy szukać. No jasne. No, ej, też tu miałem się schować, no. Czemu tutaj wszyscy idą? Kurde, a to jest creepy. Okej, jestem, słuchajcie, w mrocznym dworze. Co w każdej dobrej kryjówce musi się znajdywać? Osoba. Nie, zaschnięta guma. A. Mam taką. To dobrze, ja nie mam. To widzisz, to ciebie znajdzie od razu. Ciebie tam widać. Ej, jeżeli ja później kupię nie znajdę, to ja będę najgorsza po prostu. Tu chyba nie... Ja! What the hell? Co to się dzieje? Ja się popłaczę! Ale echo tutaj jest. Oni idą tu. Dobra, może ja tu gdzieś wejdę też, co? Nie kultywujcie takiego zachowania, ale mam tutaj kasztana. Masz kasztana? Cóż mi, sorry. Nie rzucaj do mnie kasztanem, ty. Kasztanik. Oni się ukryli. Że ja się boję. Chodzić w takie miejsca. Serio. Więc ja tam nie pójdę sprawdzić, naprawdę. Zrobić. Wygramy to. Koniec! Ja. To tutaj była. Ja w ogóle latarkę miałem tak do, wiesz, do spodni. Moi drodzy, to tyle w tym filmie. My widzimy się za tydzień w piątek o 15. Film kolejny z Mandori. Nara. Nara! Jezus!